Raz. Dawaj. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, a ja dzisiaj biorę się za budowę dachu. Dach będę robił sam, oczywiście z pomocą ojca, bo sam wszystkich krokiew nie dam rady wciągnąć na górę, ale idea tego budowania jest taka, że nie ma tutaj żadnej ekipy budowlańców, którzy by budowali. Robimy to sami we własnym zakresie i wszystko to, co tutaj widzicie, też jest zrobione samemu. Jeszcze nie było tutaj na tej budowie żadnej ekipy budowlanej. Kilka dni temu rozszalowaliśmy wieniec, także wieniec już się delikatnie suszy, szpilki są powkładane. Tam jest 9 szpilek włożonych. Dzisiaj będziemy przygotowywać murłaty. Mianowicie, co chcę dzisiaj zrobić? Położyć papę na całej długości, bez zgrzewania. I wciągniemy murłaty na górę, murłaty 14x14 i będziemy je montowali. Krokwie wstępnie poukładaliśmy tylko, bo one są przywiezione ode mnie z działeczki, suszyły się, półtora roku leżały, w tym czasie je zaimpregnowałem. Oczywiście, znaczy tak, zaimpregnowałem je zwykłym takim impregnatem wodnym. Ten impregnat jest dosyć słaby. Tutaj jeszcze widzę, mam jakieś kawałki kory, które też powinno to być wszystko usunięte. Także dzisiaj będziemy skrobać tą korę i jeszcze raz zaimpregnujemy już powycinaną murłatę. A impregnację zrobimy impregnatem Altax do drewna. To jest już nie jest wodny, tylko to już jest taka chemia, że powinno to wszystko ładnie zabezpieczyć to drewno. Niestety tego się nie rozcieńcza, więc jak mam tutaj 15 litrów, to do wykorzystania tylko 15. Na początku będziemy mieli troszeczkę problem, bo będzie trzeba powciągać je do góry, te krótsze. Oczywiście pewnie wniesiemy, natomiast te długie będziemy musieli kombinować. A może więcej? To łatwiej było stać na murze, na murłacie i ją do góry ciągnąć niż tutaj tak nisko. Ja wiem, się weźmiesz, bujniesz i na YouTubie napiszesz. Pewnie tak. Wiesz o tym, że ja już z dachu leciałem? Dobrze. Dobrze, że to było. Jak widać, daleko nie poleciałeś. Stodole to było. Dobra, nie przykręcaj, zostaw to na tym. Ona tu zostaje. Chyba przejdź na daną stronę. Ty, poczekaj, cofniemy. Poczekaj. Dobra. Uwaga na paluchy. Dobra, i teraz cofniemy do ciebie. Dobra. Teraz rzeźbić to, wycinać wszystko. Już mam murłatę wyciętą. Z każdej strony powystawiałem sobie po około metr. Oczywiście ta odległość się zmieni. Raz, że dojdzie jeszcze ocieplenie. Dwa, że w każdym momencie będę mógł zmniejszyć tą odległość. Ale na razie wyciągnąłem tutaj metr. No i teraz rozciągam żyłkę, żeby żyłka
Żyłkę rozciągam w ten sposób, że po prostu spuszczę ją na jakieś tam cegiełce, tylko i wyłącznie po to, żeby można było w każdym momencie ją zmienić. Jej położenie, zaraz zresztą zobaczycie, jeśli mówię niewyraźnie. A, bo tam też jest cegła. Dobra. O, i teraz z tej strony sobie zwisa, spokojnie. Odległość od brzegu, gdzie mój ołówek, z tej strony też zwisa na kamyku. Teraz odległość krokwy, tutaj mam teoretycznie 14, tutaj mam 13,5. Więc 14, no licząc te 14, tu mam 24 szerokości, więc 5 cm od brzegu powinienem mieć żyłkę. 5 cm od krawędzi. Jest 5, dobra. I daję teraz tutaj żyłeczkę i na tamtą stronę to samo. I już będę wiedział, że w którym miejscu mam urłata pójść. Jak to jest? Ja nie pamiętam, jak to się nazywa. Z jednej, z drugiej strony tu jest koniec, więc w tym miejscu mam mieć szpilkę moją. I tak robię, wszędzie sobie zaznaczę. Oczywiście liczę sobie te odległości tutaj. Bo odległość oczywiście może się zmienić. Tutaj też mam 7. Jak zrobiliście wszystko w porządku, to tutaj nie powinno być żadnego problemu. 7 jest do środka. Środek to jest 7. I teraz nawet można w ten sposób zmierzyć. Hop. I tu mam środek mojego wycięcia. Najpierw nawiercamy większy otwór. To jeszcze kawałek, żeby mi ten gwint złapał. Teraz, jak już mam rozwiercony większy otwór, to mogę dopiero nakręcić sobie mniejszy. Nie inaczej. Już idę. No jadę. I biorę się za ułożenie papy. Tutaj już sobie rozłożyłem żyłkę. Żyłka jest 8 cm odsunięta od szpilki, tak żeby murłata, żeby izolacja wystawała troszeczkę poza murłatę, a żeby jednocześnie nie była na całości muru, że niech ten mur sobie też troszeczkę oddycha.
Oczywiście papa śmiało może wystawać parę centymetrów poza obrys budynku, tu się z tym nic nie stanie i ją delikatnie nabijam. Patrz. Papierowa papa, więc ona śmiało się przebija bez żadnego problemu. Może noża sobie przyniosę. Z nożem będzie lepiej. Miałem tu noż. I taki krzyżyk zrobić na papie i się powinno przebić bez problemu. Sobie wysunę dalej. Tutaj mamy podżyłeczkę. O, no i o tak właśnie powinno być cały czas. Dobra, czyli już widzę, że delikatnie wcześniej, bo jak to idzie pod kątem. Jak to idzie, będzie szło pod kątem. O, szpilkę mam tutaj. To wezmę się delikatnie przed szpilką, wbiję. Teraz jak to najdzie. Coś czuję, że tu bez lepika się chyba nie obejdzie. Jakiegoś jeszcze coś dołożyć. I do końca lecimy. Bez rozcieńczania żadnego gruntujemy po całości deseczkę. Wcześniej już była ta deska gruntowana. Ja ją gruntowałem zwykłym takim wodnym gruntem. A te wodne to ja ich taki nie jestem pewny. Jeszcze kolega mi powiedział, że te wodne są troszeczkę gorsze. A tu jest taka chemia w tym altaksie, że myślę, że tego później, tego drewna to potem nic nie ruszy. I oczywiście te wszystkie wycięcia, które tutaj były wycinane, tak samo gruntujemy. I co najważniejsze, taka jedna warstwa w zupełności wystarczy. On jest głęboko penetrujący, także w zupełności wystarczy taka jedna warstwa. O, wlazła podkładka. Co? Wlazła podkładka. W sumie to nie kluczem, tylko powinienem na wkrętarkę założyć. Patrz, tu nie wejdzie. To nie wejdzie, wszystko wejdzie. Tu nie wejdzie. Wejdzie, wszystko wejdzie. Tu nie wejdzie. Co, młotkiem? Okay. Wlazło. Czyli to jeszcze to 18 to też jeszcze mało. Co 18? Ten otwór 45. A 18 jest do regulacji. Dobra, na razie lekko skręcić. Nie odpadnie. Następną? Chodź, tylko przekręcimy do góry nogami, żeby wyleciało to dziadostwo. Czekaj, tutaj jeszcze. No i te kawałki niezaimpregnowane tu zostaną. Ciekawe, czy coś się z tym stanie.
No u mnie siedzi. Poczekaj. Żeby to nam paluchów nie przycięło. To tu, kostkę podłożyć. Weź pod. Trzymasz? Tak. Czekaj, to o tak, nie poleci. Młotek. Tu weszło. Chyba też weszło. Weszło. Ale krzywo. Krzywo tutaj będzie, trzeba będzie to zeszlifować. Poczekaj na dno. Tylko przez deskę uderzaj może. Na którym się tak najbardziej trzyma? Chyba na tym drugim. Tutaj? Nie, no tu dalej cała reszta wlazła. Na tym jednym trzyma. No tutaj ma jest na pierwszym. No i co teraz? Dawaj. Spierdzieliło mi. Murłaty już zamontowane wszystkie. Oczywiście z kawałeczków. Tamtą jedną murłatę musiałem wymienić, bo tamta poprzednia była zbyt zwichrowana, więc pojechałem na szybkości, kupiłem nową. Oczywiście ta jedyna jest niesezonowana, te wszystkie są sezonowane, bo to drewno półtora roku przeleżało u mnie na podwórku, a tamta jedna jest taka świeżynka. No i powoli bierzemy się za robienie konstrukcji dachu. Tu już mój teściu powoli kombinuje, jak to zrobić, żeby się nie narobić.